Nasty or nice? Brianne Altis, królowa seksu z uczniami, została zdetronizowana na czas od 2 do 30 lat. Została uznana winną spółkowania z 3 nieletnimi uczniami, a gdyby tego było mało, próbowała się skontaktować z kolejnym po wyjściu z aresztu po opłaceniu kaucji. Brianne Altis była nauczycielką angielskiego w Utah Davis High School i nie zagości już na łamach naszego kanału. Powiedziała sędziemu, że jej mąż nie dawał jej tego, czego potrzebowała, a młode języczki jej uczniów były zbyt pociągające. Jednak sędzia uznał, że 36-letnia matka 2 dzieci powinna była sprostać takiemu pożądaniu. Sędzia był twardy! Pani Altis spędzi w więzieniu 2 lata, z możliwością przedłużenia wyroku do lat 30. Ouch! Dla przypomnienia, w 2013 roku Brianne zabawiała się na sianie z uczniami. Później okazało się, że tych uczniów było więcej. Nie w tym samym czasie oczywiście, tak by nie wypadało. Jak to zwykle bywa, jeden z uczniów, który zaliczył panią Altis, wygadał się władzą, wspominając nawet o tatuażu w miejscu intymnym nauczycielki. Altis powiedziała sędziom, że nikogo przecież nie skrzywdziła, a jej obrońca twierdził, że kobieta potrzebuje terapii, nie odsiadki w więzieniu. Ale zarówno sędzia, jak i rodziny chłopców miały na ten temat inne zdanie. Spędzi w więzieniu 2 lata, a później, jeśli ława przysięgłych stwierdzi, że to nie pomogło, może posiedzieć jeszcze dłużej. Jak wam się wydaje, czy to sprawiedliwa kara? Czy nie jest zbyt surowa? A może chcielibyście, by pani Altis dalej była na wolności i może kiedyś zaczęła uczyć w waszej szkole? Czekamy na komentarze.